Dzięki rozwiniętej technologii ludzie są zdolni do robienia niesamowitych rzeczy. Ale czy wiedzieliście, że starożytne cywilizacje były równie dobrze rozwinięte? W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich przykładów. Zapraszam do oglądania. Indyjscy chirurdzy plastyczni. Operacje plastyczne nie są nowym wynalazkiem lub współczesnym luksusem. Operacje plastyczne zaczęły być wykonywane około 2,5 tysiąca lat temu w starożytnych Indiach. Zgadza się, starożytni Hindusi byli wynalazcami operacji plastycznych, cudu medycznego wyprzedzającego ich czasy. Słowo plastyczne w wyrażeniu operacje plastyczne odnosi się do greckiego słowa plastikos, które oznacza formować. W VI wieku przed naszą erą hinduski lekarz o imieniu Sushruta został ojcem chirurgii. Napisał jedno z najwcześniejszych dzieł na temat medycyny i chirurgii. Udokumentował ponad 1100 chorób, opisał jak używać setek roślin w medycynie i napisał instrukcje dla wykonujących różne zabiegi chirurgiczne. Jednym z nich była rekonstrukcja ludzkiego nosa. Zabieg, który opisał Sushruta w swojej książce medycznej, jest pierwszą wzmianką o wykonanej korekcji nosa, którą wykonuje się do dziś. Starożytny lekarz wyszczególnił, jak gruba warstwa skóry na czole może być usunięta i użyta do rekonstrukcji czyjegoś nosa. Oczywiście jest różnica pomiędzy takim zabiegiem a operacjami wykonywanymi dzisiaj. Jednak wtedy tego typu zabiegów nie wykonywano, by ktoś mógł mieć ładniejszy nos. Korekcję nosa robiono, ponieważ wielu osobom odcięto nosy w ramach kary za kradzież lub spanie z kimś, z kim nie było się w związku małżeńskim. By naprawić problem, ludzie szli do chirurgów, którzy mogli ukształtować nos z kawałka czoła. Syria i stal damasceńska. Gdy krzyżowcy w XI wieku dotarli na Bliski Wschód, stanęli twarzą w twarz z żołnierzami dzierżącymi miecze wykonane z imponującego metalu. Był tak cienki, że miecz mógł obciąć pojedynczy włos, ale wciąż pozostawały ogromne i okazałe dla europejskich wojowników. Bez różnicy, ile bitew stoczono za pomocą tych mieczy, ciągle były niesamowicie ostre. Jakby nie dało się ich stępić, nawet gdyby się chciało. Europejczycy w końcu dowiedzieli się, że stal pochodzi z Damaszku, stolicy Syrii. Tak narodziła się legenda o stali damasceńskiej. Z tego, co wiemy dzisiaj, Damaszek potrafił tworzyć miecze, które były ostrzejsze i skuteczniejsze niż jakiekolwiek inne na świecie. Przy użyciu specjalnych sztabek ze stali, jak również tajnej metody wyrobu, Damaszek wytwarzał najlepsze miecze na świecie od III do XVII wieku. Aż do 1750 roku Indie kontynuowały transport stalowych sztabek na Bliski Wschód. Przestały, gdy miecze okazały się przestarzałe i bezużyteczne. Rzemieślnicy je produkujący zaczęli znikać, ponieważ nikt nie chciał kupować ich wyrobów. Przed 1800 rokiem wiedza o produkcji broni ze stali damasceńskiej przepadła. Od tego czasu nikt nie był w stanie jej zrekonstruować. Wynalazki ze starożytnej Grecji. Starożytni Grecy wynaleźli wiele rzeczy, od demokracji po igrzyska olimpijskie. Mieli swoich filozofów, tworzyli najlepsze dramaty, a także żywą do dzisiaj mitologię. Wyprzedzali również swoje czasy pod kątem technologii. Grecy wynaleźli wiele rodzajów niezwykłych rzeczy, nawet coś tak zwykłego jak drogomierz. Urządzenie w Twoim samochodzie pokazujące, jak daleko pojechałeś, zostało wymyślone tysiące lat temu przez greckiego wynalazcę w celu zmierzenia długości dróg podczas ich budowy. Rzymianie również używali drogomierza. Był ogromnym kołem umieszczonym na pewnego rodzaju powozie, który mógł być ciągnięty. Ale najbardziej zaawansowane wynalazki są dużo bardziej imponujące. Przed przyjściem Greków ludzie używali zegarów słonecznych, aby zobaczyć, która jest godzina. Grecy zdecydowali się zamiast tego używać zegarów wodnych, by podawać czas bardziej precyzyjnie. Stworzyli klepsydrę, zegar mechaniczny, który może powiedzieć, ile minut i godzin minęło.
Woda wolno płynęła, koła zębate obracały się, a wskazówka powoli podnosiła, by pokazać, jak dużo upłynęło czasu. Było to niezwykle skuteczne i działało niemal jak stoper. Badacze mówią, że tak naprawdę grecka klepsydra była używana w domach publicznych w starożytnych Atenach, by odmierzać limit czasowy klientów, gdy odwiedzali swoje ulubione kurtyzany. Była również używana na salach sądowych. Potem lekarz z okresu hellenistycznego, Herofilos, używał jej do mierzenia tętna swoich pacjentów. Ewolucyjni przodkowie ludzkości. Naukowcy z NASA, współpracujący z Goddard Institute for Space Studies i University of Rochester, niedawno opublikowali artykuł. Napisali w nim, że na Ziemi mogła istnieć zaawansowana technologicznie rasa stworzeń, zanim pojawili się ludzie. Zapomnij, że Rzymianie czy Grecy byli zaawansowani technologicznie. Miliony lat temu mógł istnieć całkowicie inny gatunek stosujący taką samą technologię, jakiej używamy dzisiaj, a może nawet lepszą. Adam Frank, profesor fizyki i astronomii, mówi, że nie ma żadnej pewności, że rzeczywiście jesteśmy pierwszym gatunkiem na naszej planecie wykorzystującym technologię. Potem wyjaśnia, że ludzkość jest społeczeństwem industrialnym od około 300 lat, a życie istnieje od około 400 milionów. Frank stwierdza, że gdyby ludzkość wyginęła, zamieniła się w proch, za miliony lat na jej zgliszczach mogłaby wyrosnąć inna cywilizacja, a ślady po nas przestałyby istnieć. Podążając za tą argumentacją, sugeruje, że jakiś rodzaj zaawansowanych technologicznie stworzeń humanoidalnych mógł istnieć miliony lat temu, ale ślady po nich przepadły dawno temu. Przecież trudno jest znaleźć pozostałości po kulturach, które wymarły nawet tysiące lat temu. Gdyby żyły 400 milionów lat temu, nie ma możliwości, żebyśmy o nich wiedzieli. Starożytny Egipt i posągi przedstawiające bogów. Sechmet jest jednym z bogów, którego dzisiaj najczęściej możemy zobaczyć na kamiennych dziełach sztuki oglądanych w muzeach na całym świecie. Wiele osób ma obsesję na punkcie zaawansowania Egipcjan w kwestii budowania piramid, świątyń i grobowców, ale trzeba przyznać, że byli również świetnymi rzeźbiarzami. Byli tak dobrzy w tworzeniu posągów, że wiele z nich, pomimo upływu tysięcy lat, wciąż jest w dobrym stanie. Nie ma lepszego przykładu niż ponad 1000 posągów Sechmet. Sechmet była boginią z głową lwa, a jej całe imię można przetłumaczyć jako ta, która jest potężna. Była boginią pustynnego słońca, wojny, chaosu, a nawet leczenia. Egipski mit mówi, że została stworzona z ognia z oka boga Ra, w tym samym czasie, kiedy spojrzał na ziemię. Stworzył ją jako broń, by zniszczyć ludzkość, gdy zobaczył, jak bardzo jest nieposłuszna, nie stosując się do stworzonych przez niego praw. Mimo że była dość przerażającą boginią, gdy się na nią spojrzało, była też fotogeniczna. W starożytnej Grecji fotogeniczny oznaczało interesujący dla rzeźbiarzy w ich pracy. Sechmet opisywano jako straszną kobietę z lwią głową. Archeolodzy znajdują tysiące amuletów z jej przedstawieniem, najczęściej siedzącej na tronie i trzymającej berło. Ale najsłynniejsze przedstawienia Sechmet pochodzą z kolekcji posągów naturalnej wielkości wykonanych w okresie XVIII dynastii za panowania Amenhotepa III. Imponujące, że podczas swojego krótkiego panowania faraon zlecił wykonanie 730 posągów Sechmet i większość z nich przetrwała do dziś. Biorąc pod uwagę, że rządził w latach 1386-1349 przed naszą erą, jest to niesamowity wynik. Babilońska tabliczka Szamasza. Babilońska tabliczka Szamasza została odkryta przez archeologów w irackim mieście Sippar w 1881 roku. Obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim. Została wykonana około 888 do 855 roku przed naszą erą przez króla Nabu Apla Iddine,
Gdy ją znaleziono, była rozbita na 6 małych kawałków, ale poza tym zachowała się w zaskakująco dobrym stanie, biorąc pod uwagę, że została schowana w terakotowej szkatule blisko 3000 lat temu. Szkatułka z tabliczką w środku była ukryta pod podłogą świątyni. Archeolodzy od razu wiedzieli, że była niezwykle ważna, nie tylko z powodu sposobu, w jaki ją ukryto, ale również tego, że przedstawia boga słońca Shamasha razem z symbolami słońca i księżyca. Na tabliczce zapisano 15 linijek pismem klinowym, jedną z najwcześniejszych form pisma stworzonych w Mezopotamii. Używali go Babilończycy. Tekst opowiada, jak świątynia Shamasha popadła w ruinę i jak król Nabu Apla Iddina wybudował nowy posąg i ją naprawił. Tekst mówi również o obrzędach praktykowanych w świątyni, zasadach określanych przez kapłanów i zasadach, jak należy się do niej ubrać. Powodem, dla którego tabliczka Shamasha wydaje się tak zaawansowanym artefaktem, pomimo tego, że powstała 3000 lat temu, jest to, że już wtedy obiekty kultu miały swój własny dress code i określone zasady. Wygląda na to, że niewiele zmieniło się w ciągu tysięcy lat. Na tym kończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie udostępnić go dalej i napisać w komentarzu pod filmem, co myślicie o tych odkryciach. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!